planowana jest inwestycja w postaci wielorodzinnych bloków, a ponieważ znajdujemy się na stanowisku archeologicznym, inwestor musiał sfinansować te badania wykopaliskowe, no albo zaniechać budowy. Na szczęście archeologów inwestor zgodził się sfinansować te badania, za co oczywiście w imieniu nowochódzkiej archeologii liczącej już dobrze ponad 100 lat mogę tylko podziękować jako szef oddziału Muzeum Archeologicznego na terenie Nowej Huty. Dlaczego te badania są dla nas takie ważne? Otóż po pierwsze, takie jest prawo. Prawo mówi, że teren stanowiska archeologicznego przed inwestycją musi być rozpoznany przez archeologów. I to jest pierwszy punkt, wcale dla nas nie najważniejszy. Najważniejszym punktem, dla którego prowadzimy tu pracę i który najbardziej interesuje archeologa, jest ten fakt, że na przykładzie takich drobnych niekiedy badań, czy to przy tej inwestycji, czy też prowadząc badania w innych miejscach, my składamy sobie historię, czy prahistorię człowieka. W ręku trzymam naczynie łódeczkowate. Być może one były używane do pieczenia ryb, ponieważ ich kształt zasadniczy był taki podłużny. Ono jest w kawałkach, ale w tym momencie bardzo ładnie widać jego kształt. Tutaj znajdują się narzędzia krzemienne, wiórki, głównie wióry, połamane albo w całości, także przepalone, ponieważ no, one były użytkowane na co dzień. Zdarzało się, że wpadały do ognia, były wtedy ulegały spaleniu. Natomiast ten zabytek jest to pozostałość żarna neolitycznego, które akurat w tym wypadku jest bardzo wypracowane z obu stron. Krótko mówiąc, było używane bardzo długo i bardzo intensywnie. Wszystkie zabytki wykopane w trakcie badań na terenie Nowej Huty trafią ostatecznie do Muzeum Archeologicznego, do oddziału w Nowej Hucie, który ma siedzibę w Branicach. Tak się stanie również z zabytkami z rejonu szpitala Rydygiera, z tą siekierką pochodzącą z grobu sprzed 4500 lat i również te naczynia, które wchodziły w skład wyposażenia tego grobu, które zapewne skleją nam się w taki charakterystyczny puchar, ponieważ grobów z tego okresu mamy na terenie Nowej Huty kilkanaście. Rok 1974. Jako pierwszy Polak objechałem dookoła świata na motocyklu, a chyba 15 na świecie. A był taki moment, że droga asfaltowa staje się coraz gorsza. Później się asfalt całkiem kończy, zaczyna się szuter, później już prawie nie ma drogi, tylko jakiś prawie szlak turystyczny. W pewnym momencie się kończy ta droga całkowicie i jest przepaść. Myślę sobie, no to jest niewesoło. A było to w górach Sulejmańskich, jakieś 400 km na południowy wschód od miasta Quetta w Pakistanie. Jakieś 200 km do przodu to się już nie cofnę, ponieważ benzyny braknie. I tylko należało jechać do przodu. Tak też uczyniłem. Po kilku godzinach jazdy była wielka przepaść.
nie dało się ani przejechać, ani przejść. Przelazłem na czworakach kilkaset metrów tej urwanej drogi, która poleciała w przepaść wysoko w górach. I później poszedłem parę kilometrów na butach z godzinę dalej i droga była, także pomyślałem sobie, że może będzie okej w drodze późniejszej. Wróciłem. No i jak teraz ten motocykl na drugą stronę przetransportować? Ludzi żadnych. Także przez cały dzień rozkręcałem ten motocykl na drobne części. Przednie koło wyjąłem, drugie koło i silnik z ramy. I to na plecach przenosiłem na drugą stronę. Na drugi cały dzień skręcałem to do kupy. I po paru godzinach skręcania mogłem kontynuować jazdę. Po 30 kilometrach była następna dziura. Jeszcze większy, ale tam było 1000 pracowników, którzy jak mnie zobaczyli, byli przerażeni, zdziwieni i każdy z nich chciał nieść ten motocykl. Także wybrałem 10 najbardziej mocnych i ten motocykl przefrunął na ich ramionach na drugą stronę. Motocykl WSK 125, model M06 B3, to był najbardziej popularny polski motocykl. W tych czasach kosztował 8000 zł. Miałem wielkie szczęście, ponieważ nie złapałem ani jednej gumy. Zrobiłem to na krakowskim czy nowochódzkim powietrzu w oponach.